Konferencja jest organizowana tak naprawdę przez trzy instytucje. Przez Akademię Młodych Uczonych PAN, przez Klub Stypendystów FNP i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerami strategicznymi jest Polska Akademia Nauk, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej oraz właśnie Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Powiem, najpierw chciałabym oczywiście powitać bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wszystkich uczestników konferencji. Przede wszystkim naszych szacownych gości, pana doktora Piotra Dardzińskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Panią profesor Elżbietę Frąckowiak, profesora Edwarda Nęckę i profesora Stanisława Czuczwara, wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk. Pana doktora Tomasza Perkowskiego, wiceprezesa zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Oraz panią Katarzynę Dorywałę, dyrektor Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Powiem teraz parę dosłownie słów o organizatorach konferencji. Pierwszym z organizatorów, tak jak już powiedziałam, jednym ze współorganizatorów jest Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest to organizacja, która zrzesza laureatów programów podoktorskich fundacji. I do celów klubu należy interdyscyplinarna i międzypokoleniowa współpraca między naukowcami. Należy propagowanie doskonałości naukowej, popularyzacja nauki, propagowanie etyki zawodu nauczyciela akademickiego i generalnie zawodu naukowca. Drugim z organizatorów konferencji jest Akademia Młodych Uczonych PAN i tutaj parę słów na jej temat powie profesor Jakub Fichna, przewodniczący Akademii. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Akademia Młodych Uczonych liczy 35 członków, to wybitni młodzi naukowcy. Reprezentujemy ośrodki uniwersyteckie i Instytuty Polskiej Akademii Nauk. AMU to, proszę Państwa, nie tylko indywidualne działania naukowe czy społeczne, ale także wspólne działanie promujące, podobnie jak Klub Stypendystów, jakość excellence w nauce. Proszę Państwa, współprzewodniczącym Komitetu Programowego dzisiejszej konferencji jest profesor Dariusz Jemielniak. Niestety nie mógł być dzisiaj z nami z powodów rodzinnych, natomiast członkiem Akademii Młodych Uczonych, który bardzo zaangażował się w działania i przygotowanie tej konferencji, jest pani profesor Monika Kaczmarek, która jest tutaj z nami na sali. Bardzo proszę o brawa dla Moniki. Monika jest członkiem Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Programowego. Dziękuję bardzo. Kolejnym ze współorganizatorów jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i teraz bardzo prosiłabym o zabranie głosu pana ministra Piotra Dardzińskiego. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, właściwie to jest idealna formuła współorganizacji imprezy przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo w tej formule ja mogę powiedzieć tylko i wyłącznie, że wszystko zostało zrobione przez głównych dwóch pierwszych organizatorów. I to jest najlepszy model, w którym możemy pomóc, to znaczy możemy wesprzeć, a państwo robią rzeczy tak, jak uważają, że powinny być zrobione i wtedy one są zrobione dobrze. Cieszę się więc z tej współpracy. Cieszę się, że ministerstwo zostało zaproszone do niej. Mam nadzieję, że ona będzie kontynuowana. A cieszę się z kilku powodów. Pierwszy z nich to jest taki, że zapewne już gdzieś Państwo słyszeli, że jednym z priorytetów rządu pani premier Beaty Szydło, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest rozwój innowacji. I bardzo chcielibyśmy, żeby ta deklaracja była nie tylko deklaracją, ale była także czymś, co przekuje się na konkretne działania. I tak jak powiedziałem wcześniej, rząd jest w stanie pomóc, rząd nie jest w stanie zrobić. Bo rząd nie jest od tego, żeby zastępować oddolną, samodzielną i kompetentną inicjatywę. W tej współpracy, żeby ten priorytet zrealizować, konieczne jest sieciowanie się. I to, że państwo już drugi raz się sieciują, a do tego jeszcze dedykują to sieciowanie nauce, współpracy nauki z biznesu, to jest to, za co możemy raz jeszcze podziękować i co jest drugim powodem do radości. Jest też trzeci powód do radości, to to, że
Patrząc na państwa, patrząc na dokonania państwa instytucji, patrząc na osiągnięcia tych, którzy są nagradzani przez te instytucje, my możemy z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość. Czyli cieszę się, że spotykają się młodzi naukowcy, ale właściwie to już nie są, to nie jest istotne w tym przypadku kategoria młodzi. Istotna jest kategoria naukowcy, ludzie z realnym dorobkiem i z ogromnym potencjałem, którzy będą w stanie w którymś momencie, albo właściwie już to czynią, przejmować pałeczkę i kontynuować te tradycje nauki polskiej, które już są rozwinięte, albo budować nowe dziedziny, budować nowe dyscypliny, rozwijać polską naukę. I z tego bardzo, bardzo się cieszymy. Cieszymy się, że państwo się organizują, cieszymy, że państwo osiągają sukcesy. Bardzo chcielibyśmy państwu pomóc. Ci z państwa, którzy już mnie spotkali, wiedzą, że zdecydowanie bardziej od długich wystąpień wolę formuły warsztatowe. Co prawda w wystąpieniach realizuje się na zajęciach, tam półtorej godziny mogę mówić i wszyscy muszą mnie słuchać. W domu nie mogę mówić, w domu mam słuchać, no, tam jest odwrócona rola akademicka innego wykładowcę. Warsztaty są tym, co jest najbardziej twórcze, ale robimy też kilka rzeczy, o dwóch z nich chciałbym powiedzieć, bo spotykaliśmy się już w innych miejscach i deklarowaliśmy, że będziemy podejmować działania, no więc za 2 tygodnie, 14 lipca, taka rewolucyjna data, do Komitetu Stałego trafi już po wszystkich konsultacjach mała ustawa o innowacyjności. Ona oprócz zachęt dla przedsiębiorców, a to jest ważne, żeby ta nauka mogła się kooperować z przedsiębiorcami, oni też muszą być motywowani. Są też zachęty dla młodych naukowców. Premier zgodnie z deklaracją, właściwie już jesteśmy po wewnętrznych konsultacjach w ministerstwie z nową koncepcją tak zwanych doktoratów i habilitacji wdrożeniowych. Myślę, że w najbliższych tygodniach one wyjdą do konsultacji społecznych. Będą w dużo większym stopniu będzie można robić karierę naukową także poza murami uczelni, co nie znaczy, że poza systemem nauki w ogóle, oczywiście w ścisłej kooperacji. Wczoraj zakończyliśmy pracę nad Białą Księgą, czyli takim audytem wszystkich dotychczasowych dokumentów, ale też i szerokimi konsultacjami społecznymi. W ciągu 2 miesięcy, znaczy przez 2 miesiące, przez wakacje będziemy jeszcze państwa pytać, czy czegoś nie zapomnieliśmy. I we wrześniu zaczynamy pracę nad przygotowaniem dużej ustawy o innowacji, która mam nadzieję wejdzie w życie w 2018 roku, 1 stycznia, a mała wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku. Powoli, myślę, że krokami dosyć zdecydowanymi staramy się konsekwentnie realizować to, co mówiliśmy, ale my dostarczamy tylko ram, my dostarczamy tylko tego boiska, my tylko możemy tą trawę siać, na których państwo muszą intensywnie grać i intensywnie działać. Bardzo państwa tego zachęcam, deklarując jeszcze raz, dziękując i deklarując wsparcie dla państwa działań. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz zapraszam do wypowiedzi profesora Edwarda Nęckę, reprezentującego Polską Akademię Nauk. Panie ministrze, szanowni państwo, z ogromną przyjemnością zabieram tutaj głos w imieniu profesora Jerzego Duszyńskiego, prezesa Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk jest jednym ze współorganizatorów tego przedsięwzięcia, chociaż właściwie należałoby powiedzieć część Akademii, tak zwana Akademia Młodych. Jak powiedział pan profesor Fichna, Akademia Młodych Uczonych to jest 35 wybitnych młodych naukowców, ale ja osobiście odnoszę wrażenie czasami, że oni robią więcej niż 350 członków Akademii, tych bardziej dojrzałych. Więc bardzo się cieszę, że ta impreza zaistniała, bo to już jest kolejna impreza z tego cyklu. Mam nadzieję, że on będzie kontynuowany. Bardzo dziękuję za trud, wysiłek włożony w organizację tej imprezy. Oczywiście dziękuję też współorganizatorom, ministerstwu, fundacji. I pozwolę sobie nawiązać do wypowiedzi pana ministra, ponieważ pan wspomniał, że innowacyjność jest jednym z priorytetów władz państwowych, rządu. Słyszałem na jednym ze spotkań w ministerstwie, że innym priorytetem jest rozwój humanistyki i nauk społecznych. To się bardzo dobrze składa, bo te dwie rzeczy dzisiaj się tutaj schodzą. Będziemy rozmawiać w panelu, ale w ogóle podczas tej imprezy na temat tego, w jaki sposób innowacje społeczne
mogą być realizowane, w jaki sposób nauki społeczne i humanistyczne mogą się przyczynić do rozwoju innowacyjności w kraju. I mam nadzieję, że wykują się tutaj pomysły. Pomysły, które pozwolą rozegrać dobry mecz na tej trawie, na tym boisku. Życzę wszystkim owocnych obrad i zachęcam do aktywnego udziału w konferencji. To w takim razie, trzymając się już tej metafory sportowej, zapraszam kolejnego reprezentanta naszej drużyny, wiceprezesa Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, doktora Tomasza Perkowskiego. Panie ministrze, panie prezesie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za to zaproszenie, bardzo dziękuję za zorganizowanie tej imprezy. Cieszę się, że fundacja może być częścią tego wydarzenia w bardzo zacnym gronie. Ale chciałbym też podziękować za dobór tematyki tego spotkania, za podkreślenie roli innowacji społecznych w procesie innowacji. A chciałbym podziękować z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest ciekawy temat. Po drugie dlatego, że bez innowacji społecznych nie ma innowacji i o tym za chwilę. A po trzecie dlatego, że w końcu musiałem sięgnąć po definicję innowacji społecznych i zobaczyć, co to jest. I szczerze mówiąc, nie znalazłem żadnej satysfakcjonującej definicji. Więc postaram się powiedzieć o tym, jak rozumiem intuicyjnie innowacje społeczne. To będzie taka definicja nie poparta żadną głębszą wiedzą, więc pan prezes musi mi wybaczyć, bo prawdopodobnie to nie będzie to, co rzeczywiście znajduje się w podręcznikach. Natomiast według mnie innowacje społeczne to są innowacje technologiczne służące rozwiązywaniu problemów społecznych, taka jak ta. To jest taka rurka służąca do filtrowania wody, przydatna w przypadku klęsk żywiołowych na przykład. Ale dlaczego to jest innowacja społeczna? Ponieważ ona kosztuje 5 zł, czyli 5 dolarów. Więc rzeczywiście jest możliwa do wykorzystania przez osoby, które tego potrzebują i rozwiązują poważny problem, problem dostępu do czystej wody, problem, który dotyka milionów ludzi na świecie. Ale innowacje społeczne to także wykorzystanie wiedzy i technologii do takiego rozwiązywania wielkoskalowych problemów społecznych. Tutaj oczywiście nasuwają się takie zbitki słów jak smart city, smart grid, smart government, smart countries. Oczywiście częściej wymijamy te słowa niż rzeczywiście możemy podać przykłady ich efektywnego zastosowania, ale to tylko pokazuje, że to jest obszar, w którym rzeczywiście te innowacje są potrzebne. I trzeci rodzaj innowacji społecznych to są innowacje w samym procesie zarządzania, na przykład w procesie zarządzania pomocą humanitarną. To, jak patrzymy na pomoc humanitarną, w tej chwili się zmienia, ponieważ okazuje się, że ta pomoc humanitarna, którą do tej pory stosowaliśmy, była mało efektywna. Ale to jest na przykład proces zarządzania innowacjami, budowania kultury innowacyjności. Proszę zobaczyć, że każdy kraj na świecie chce być innowacyjny. Zasoby ludzkie są podobne, bo krzywa Gaussa jest mniej więcej taka sama. Oczywiście zasoby finansowe są różne, ale nie ma prostej zależności między zasobami finansowymi a innowacyjnością danego kraju. W związku z czym musi być jakiś czynnik X, który powoduje, że pewne kraje są bardziej innowacyjne od innych. I to są właśnie, moim zdaniem, innowacje społeczne. Lepsza umiejętność wykorzystania tych narzędzi promowania innowacji, które mamy, i sama innowacyjność procesu tworzenia innowacji. Oczywiście fundacja zawsze miała ambicje być takim innowatorem społecznym. Większość z państwa pewnie już zna nasze nowe programy, wkraczamy na trochę nowe wody. Do tej pory wspieraliśmy badaczy, mając nadzieję, że trochę na zasadzie osmozy oni będą modernizować, zmieniać swoje otoczenie, swoje instytucje. No, okazało się, że instytucje są jednak dosyć oporne, w związku z czym teraz będziemy starali się budować wokół tych bardzo dobrych ludzi nowe instytucje. Wspieraliśmy zawsze mobilność, ale to była głównie mobilność transgraniczna. W tej chwili będziemy wspierać również mobilność transsektorową, przechodzenie i z biznesu do nauki, i z nauki do biznesu. Otwieramy się w większym stopniu niż dotychczas na przedsiębiorców. Nawet tworzymy własny fundusz Venture Capital. Wystąpiliśmy do NCBR-u o finansowanie i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, być po drugiej stronie, po stronie wnioskującego, a nie tego, który przyznaje środki.
Ale niezależnie od wyników tego konkursu, myślę, że i tak utworzymy taki fundusz Venture Capital. Pomimo tego, że na rynku jest już dużo środków, dużo instytucji wspierających innowacje, ale cały czas uważamy, że jest pewna luka we wspieraniu tak naprawdę bardzo ryzykownych projektów opartych o dobrą naukę. I tutaj chciałbym podkreślić, że te zmiany, które następują w fundacji, nie oznaczają zmiany naszego motta. Nadal będziemy wspierać najlepszych, aby stali się jeszcze lepszymi, dlatego że wierzymy, że to właśnie przełomowe innowacje, disruptive innovation, rodzą się z dobrej nauki, również z nauki podstawowej. Zapraszam do rozmowy o naszych programach. Oprócz mnie jest tutaj na sali Tomek Poprawka, Asia Rutkowska z Fundacji. Innowacje społeczne opierają się na dyskusji, na kolejnych iteracjach, w których pomysły zderzają się z rzeczywistością. Życzę Państwu owocnych, inspirujących obrad. Dziękuję bardzo. I teraz pora na gospodarza naszego boiska. Przedstawiam Państwu panią Katarzynę Dorywałę, wiceprezes zarządu Wrocławskiego Centrum Badania ID+. Panie ministrze, szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło powitać państwa dzisiaj na kampusie Pracze, miejscu wyjątkowym, miejscu, które zostało stworzone po to, żeby nauka łączyła się z biznesem, czyli idealnie wpasowuje się w misję i w temat dzisiejszej konferencji. Jest to miejsce, w którym siedzibę ma Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Wrocławskie Centrum Badań EIT+, jest organizacją naukowo-badawczą, która powstała w 2007 roku, ale dopiero w styczniu tego roku uruchomiliśmy wszystkie laboratoria badawcze. Jest to miejsce, w którym chcemy tworzyć innowacje. Tak jak powiedział na ostatniej konferencji, na której byłam w Katowicach, pan minister Dardziński, pozwolę sobie to przywołać, bo bardzo mi się to spodobało, innowacje zaczynają się na I, czyli to jest spójnik. A spójnik to jest coś, co łączy wszystkich, dlatego łączy naukę, łączy biznes, łączy przedsiębiorców, łączy agendy samorządowe, rząd, łączy organizacje badawcze i łączy przede wszystkim środowisko naukowe, dlatego bardzo mi miło widzieć tutaj tylu przedstawicieli środowiska naukowego, bo tylko wspólnie razem możemy zrobić innowacje i możemy wpłynąć na to, że nasz kraj będzie innowacyjny i przejdzie przez tą barierę niskiego wzrostu. Bardzo się z tego cieszę i bardzo mi miło, że organizatorzy tej konferencji zaufali Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+, zaufali, że można tutaj to zorganizować konferencję, która będzie bardzo efektywną i na której będziemy dyskutować o innowacjach. Chciałabym państwa bardzo serdecznie zaprosić na nie tylko panele, chciałabym państwa bardzo serdecznie zaprosić do zobaczenia całego Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Dzisiaj chcielibyśmy państwu pokazać laboratoria od godziny 14 do 16. Zachęcam do zapisywania się i zwiedzania tego miejsca po to, żebyśmy mogli nawiązać bardziej efektywną współpracę w przyszłości. Ale zapraszam państwa również do strefy głów. Są tam przedsiębiorstwa, które chciałyby przedstawić państwu swoją ofertę związaną też z nawiązaniem współpracy. Także zapraszam państwa bardzo serdecznie do tego wszystkiego. Generalnie, jak zostałam wiceprezesem zarządu mniej więcej rok temu, została mi przekazana, że tak powiem, władza, nie całkiem oczywiście, bo zarząd składa się z 3 osób, w postaci takiej pałki. Dzisiaj jako gospodarz chciałabym to przekazać również organizatorom, bo chciałabym władzę nad tym miejscem przez najbliższe 2 dni, 2 efektywne dni, mam nadzieję, przekazać organizatorom. Tym samym tą pałkę na te 2 dni chciałabym przekazać w imieniu swoim jako gospodarza organizatorom na ręce pana ministra Dardzińskiego. Zapraszam pana ministra i przekazuję przez najbliższe 2 dni. I jest mi jeszcze raz bardzo miło serdecznie bardzo państwa powitać. Ja rozumiem, że to jest pałeczka do sztafety. Do oddania. Do oddania. Do oddania. To może od razu przekazać.